dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Garden of Banban The Dark Loop, czyli mroczną i przerażającą wersję przyjaznej gry Garden of Banban. A naszym głównym zadaniem będzie odkryć zagadkę zaginięcia naszej żony w przedszkolu Banban. Tym razem to żona zaginęła. Ale zanim odszukamy naszą żonę, zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag mrok, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Już samo menu główne jest lekko niepokojące, ponieważ mamy tutaj napisy typu to się nigdy nie kończy, albo nie ufaj mu, albo to pułapka, tak więc co złego może się stać? Pójdźmy do tego miejsca i zobaczmy, jak to wygląda. Minęły 2 dni, odkąd ona zaginęła. Moja żona, czyli tym razem nie szukamy dziecka, lecz zaginionej żony. Co za głupi pomysł, żeby przyjść tutaj i pracować. Powinienem wiedzieć więcej na temat tego miejsca, ale w internecie nie było żadnych informacji. Muszę dowiedzieć się, co się tu wydarzyło. Czyli ja rozumiem to tak, że żona głównego bohatera zaczęła pracować w przedszkolu Kindergarten, Garden of Banban, czy jak zwał, tak zwał, i po prostu zaginęła tutaj 2 dni temu. Okej, to miejsce jest mega mroczne. Co to jest za jakaś chora wersja Garden of Banban? Czegoś takiego się nie spodziewałem. Dobra, Stinger Flynn. Okej, having many, z tego co widzę. O, mamy latarkę. Having many arms allows me to help. Czyli mając dużo rąk, jestem w stanie pomagać dużej ilości osób. Jestem ciekawy, jakie spotkamy tutaj potwory, bo też trzeba przyznać, że to jest oczywiście kopia Garden of Banban 1. I mamy tutaj całą rodzinkę. Jest Opila, Banban, Banbali, na Jumbo Josh, Captain Fiddles i oczywiście Stinger Flynn. Tak więc rozejrzyjmy się tutaj. Muszę przyznać, że... może będzie dronik. Ciekawe. Enter in the storage room, czyli musimy wejść do pokoju obsługi albo do po prostu takiego kantorka. Jumbo Josh says, jedz warzywa, żeby stać się silnym tak jak ja. Nie wiem, czy w oryginalnej wersji tak samo nie mówił przypadkiem, żeby jeść warzywa? What the hell? Co to jest? Czy to jest mini Jumbo Josh? What? Co jest? Ja mam nogi! Co się dzieje? Ja mam nogi, muszę siebie zobaczyć z bliska, czekajcie. Podejdźmy może gdzieś tutaj w światło i... Tak, ja mam nogi! Ja normalnie mam nogi. Oczywiście gram na PS5, żeby tutaj nie było, to jest gra zrobiona na Dreamsach, na PS5, jakby ktoś chciał zagrać albo by się pytał, to właśnie tak, dobra. Musimy wejść do kantorka, czyli jakby do miejsca, gdzie prawdopodobnie... Chwila, musimy zdobyć chyba klucz. Tak mi się wyda... Okej, dobra. To miejsce jest bardziej, bym powiedział, niż lekko przerażające. To miejsce jest mega creepy i widzę, że mamy kartę, tylko tak. Okej, podnosi się kwadratem. To jest dość ciekawe. I z tego, co widzę, storage room, employees only. Dobra, czyli tu muszę przyłożyć kartę, rozumiem. Tak jest. Weź drona, kontroler do drona i znajdź 2 baterie. Wow, nie wierzę w to, ale mamy dronika i wielkie przerażające oko. Niefajne, niepokojące. Czy to jest dronik? To jest pilot Sony, okej. Wow! Co to jest? Czy to jest głowa Opili jakaś taka dziwna i mroczna? Dobra, nieważne, jakby mamy znaleźć 2 baterie, a jak wiemy w Garden of Banban 1 baterie były w kuchni bodajże, tylko że... Chwila. What? What? Czemu to jest Markiplier? Okej, nie wnikam, po prostu może tak miało być. Niemniej jednak, chodźmy dalej. Czy ja mogę w ogóle... Okej, mogę biegać. Nice, dobra, czyli musimy znaleźć w kuchni 2 baterie. Czy leży tutaj coś takiego jak baterie? To jest oczywiście zmieniona... O, jest, dobra, jest pierwsza bateria. To jest oczywiście zmieniona wersja, więc jakby tutaj może być troszeczkę inaczej. Tylko pytanie, gdzie jest druga bateria, bo potrzebujemy jakby... O, z tego co widzę, to chyba tu po prostu leży. Dobra, mamy 2 baterie. Weź kontroler drona, znajdź 2 baterie. Power on. Dobra, take drone controller. Znalazłem 2 baterie, ale co teraz? Use drone pod trójkątem. Wow, da się używać. To jest, okej, bardzo, powiem tak. Bardzo, ale to bardzo uproszczone. Jeżeli chodzi o używanie drona, to my możemy tylko wcisnąć trójkąt i on jakby po prostu leci. Tak, i uderza, czyli jakby on jest automatyczny. Twórcy fajnie rozwiązali tutaj jakby sterowanie dronem, że my po prostu przyciskamy przycisk, a on automatycznie wykonuje za nas pracę. Ciekawe, bardzo oryginalne. Banbalina says, kindness is free, czyli bycie miłym jest za darmo, więc staraj się być miłym wszędzie. Dobra, okej, czy mogę wejść tutaj? Mogę wejść tutaj, kolejne mroczne miejsce i mamy tutaj... O proszę, Nabnab sobie leży, w sensie jakby tutaj figurka Nabnaba.
Mamy biurko, dużo komputerów i mamy coś napisane na tablicy. Go play Garden of Banban, Spite of Speeds, it's a very good game. W ogóle nie da się sterować latarką, możemy ją zgasić albo włączyć, więc jakby nie jesteśmy wszystko w stanie zobaczyć, musimy jakby patrzeć z daleka, więc jakby tutaj trochę na minus. Niemniej jednak, zobaczcie na to miejsce. No, jest creepy, nie ma co ukrywać. Captain Fiddles, uga buga buga uga. Czy ja tutaj przypadkiem nie powinienem zobaczyć gdzieś... Przyłóżmy kartę. Au, wcięło mnie gdzieś. Tu gdzieś powinna być opila, z tego co się orientuję. Investigate the playground area. Dobra, a jakbym chciał na przykład... Chwila, bo tu chyba... Mogę tu wejść? Scanner 2.0, please take keycard. Saints Row zainstalowano, what the hell? W tym miejscu chyba musimy po prostu umieścić jakąś nową kartę, którą prawdopodobnie zdobędziemy tutaj. Niemniej jednak... To miejsce nie wygląda zbyt fajnie i mamy tutaj... Dobra, to są jajka opili, dobra, czyli mamy to samo misję, tylko... Where is opila? Halo, opila? Tu powinna być opila na to... Co jest grane? What the hell? Od kiedy opila stała się animatronikiem? Cześć, jestem opila, znajdź moje 6 jajek, proszę. What the hell? Co jest grane? Dobra, coś mnie tutaj ciągle odrzuca. Dobra, biorę kartę. Ała! Co jest? Ta gra jest zbugowana. Dobra. Dobra, odrzuca mnie, bo już rozumiem. Jakby odrzuca mnie, ponieważ muszę teraz, w tym momencie, znaleźć jej jajka. Niemniej jednak, okej, opila, wyglądasz przerażająco i z tego co widzę, tak, jesteś z tego co widzę animatronikiem. Dobra, poszukajmy jajek, bo jakby to jest nasza główna misja. Dobra, tu widzę jakieś jedno. Nie możemy kucać, więc jakby łatwe to nie będzie. Dobra, drugie... Jest tutaj, trzecie widziałem od razu gdzieś. Au. To jest grant, się gliczuje wszystko. Gdzieś tutaj widziałem trzecie. Where is trzecie? Trzecie jajko, tu było. Dobra, nieważne, może już się zebrałem? Nie, niemożliwe. Świecę. Gdzie jest trzecie jajko? Dobra, nie ma. Może zebrałem, dobra. Na pewno tu jest jedno. Podnieśmy je sobie, nice. I chyba bodajże na łódce zawsze było. O, jest, proszę bardzo, pyk, dobra. Czy to już ci wystarczy? Nie, jeszcze potrzebujesz jajek? Okej, dobra, czyli prawdopodobnie tu musi być jeszcze jedno, którego nie mogę zebrać, albo mi się wydaje, albo któregoś... tego nie znalazłem, dobra, podnieśmy to jajko. Give the egg to opila, dobra, czyli mamy wszystkie. Proszę opila, to jajka dla ciebie. O, dała mi kartę i mamy nawet włożone jajka, ciekawe, dobra, zbierzmy kartę. Okej, take the hammer in the second classroom, czyli... Prawdopodobnie, to jest teraz karta po drugiej stronie, możemy tutaj wejść, okej, śmiesznie. Dobra, otwórzmy te drzwi i zastanówmy się, czy przypadkiem tutaj czegoś nie będzie. Na pewno musimy wziąć młotek stąd, tego jestem jakby pewien. Banban mówi, sharing is caring, your pancreas is mine, twoja trzustka jest moja. Okej, jeżeli lubisz się dzielić, znaczy dzielenie się jest super, więc oddawaj trzustkę, to dosłownie nam powiedział... że tak powiem, Banban. Co my tu mamy z... Coś mnie wciąga w tekstury. Nie, hakowanie, nie będziemy tego hakować. Nie, stop. Dobra, dronik, where's dronik? Czyli ja teraz muszę nacisnąć ten guzik dronikiem. Żeby się otworzyły drzwi. Dobra, czyli muszę prawdopodobnie wrócić teraz i, że tak powiem, przywołać naszego drona. Patrzcie, leci nasz dronik, siemka. Tak, droniku, dobrze. W ogóle ten dronik działa lepiej niż nie jednej podróbce, tak więc jestem mega zadowolony z tego faktu. I teraz, droniku, proszę wleć tutaj, abyś mógł nacisnąć ten czerwony przycisk dla mnie. Proszę, zrób to. W tym momencie potrzebujemy przejścia, potrzebujemy młota, żeby dostać się dalej. Okej, podleci, nice, uderz to, pięknie. Dobrze, i teraz oczywiście otworzyły się kolejne drzwi, w których jest młotek. I odkryłem, że ogólnie można kucać pod kółkiem na kontrolerze PlayStation, jakbyście chcieli sobie kucnąć w tej grze. To da się, da się. Przepuść mnie, dobra, bierzemy młotek i spadamy stąd. Coś tutaj co chwilę mnie wybija w powietrze, więc jakby trzeba być bardzo ostrożnym. I teraz tak, idziemy tędy, siema opila, mam nadzieję, że... Nie jesteś agresywna? Nie, wszystko w porządku. Dobra, i teraz możemy... Solve. Rozwiąż zagadkę kolorów. Okej, da się... Nie pamiętam tego miejsca. Takie było Garden of... Nie, na pewno takie nie było. Nie, dobra. Wow, co to było za jakaś animatroniczna ręka?
Co to za animatronik? Okej. Czy to był Jumbo Josh wersja animatronik? No way, no way. Dobra, Pia mówi, śmianie się jest najlepszym lekarstwem, więc uśmiechaj się każdego dnia. O, widzicie, macie dobrą poradę. Jakby było wam smutno, to zawsze możecie obejrzeć mój filmik i na pewno chociaż trochę wam się poprawi humor. Przynajmniej taką mam nadzieję. A tymczasem mamy kanapę i... Zobaczcie na to miejsce. Ja pamiętam, że w oryginalnej grze to miejsce było całe mroczne, jakby nie było widać, co tam jest. A tutaj widzimy, że to jest opuszczone, że to jest takie creepy, jakby ktoś kopał tutaj wielką dziurę. Dobra, niemniej jednak wejdźmy na to i przejedźmy na drugą stronę. Bardzo ostrożnie, ponieważ tutaj nie wiadomo, co się może wydarzyć. Chciałem skoczyć teraz? Nie, chyba nie. Tam w ogóle są jakieś drzwi na dole. What the hell? Dziwne, bardzo dziwne. Dobra, dobra, ała, ała, nie! Au, 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 au. Czy ja właśnie spadłem? Tak, spadłem. Spadłem w dziurę. To koniec, spadłem w dziurę. Podejście numer dwa. Mam nadzieję, że tym razem nie spadnę, ponieważ jak za pierwszym razem widzieliście, niestety spadłem w tę mroczną otchłań i nie skończyło się to dla mnie zbyt dobrze. Tym razem... Nie mam w planach spadania. Okej, przeżyłem. Nice, okej, udało się. Udało się, jestem przeszczęśliwy. O, czy my mamy teraz tutaj zrobić press kwadrat, press X to confirm the color. O, czyli musimy ustawić wszystkie kolory naszych tutaj bohaterów. Dobra, okej, łatwe. Jumbo Josh, zielony, nice. To jest bodajże Banban, czyli czerwony. Banbalina bodajże miała kolor biały? O, źle? Czemu? O, czemu... O, czy to jest Banban? Nie, to jest Banban, czerwony, okej. A, zaliczyło mi, bo po prostu jest biały, dobra. Ty jesteś Captain Fiddles, to masz oczywiście niebieski kolor. Ty jesteś Stinger Flynn, czyli bodajże pomarańczowy. Where is pomarańczowy? Nie mówcie mi, że to jest pomarańczowy. To najdziwniejszy pomarańczowy, jaki widziałem w swoim życiu, naprawdę, dobra. Oraz Opila ma kolor różowy, tylko że to jest fioletowy, ewidentnie. Dobra, nieważne. Różowy to różowy, tak? Nie ma co tutaj narzekać. Confirm all here. Potwierdź, wszystkie mi zaliczyło za pierwszym razem. Jestem po prostu mistrzem, jeśli chodzi o Garden of Banban, nie ma co ukrywać. Ale powiem szczerze, ta gra naprawdę robi wrażenie. Tylko tak, podniosłem kartę i... Czy przypadkiem tutaj... O, wow, dobra, dobra. Czy ty kom... Co ty kombinujesz? No, no! O! Dobra, czyli niestety spotkanie z tutaj Opilą nie skończyło się zbyt dobrze. Nie byłeś pierwszy, nie będziesz ostatnim, który został pokonany, na to wychodzi. Uuu, jaka animacja! Dobra, to jest ciekawe. Dobra, oczywiście próbujemy jeszcze raz. I mam nadzieję, że X to pass. Że mam się poddać, czy jakby podać? O, czyli mogę się poddać, ale... Co jest grane? Ta gra jest bardziej mroczna, niż mi się wydawało. What the hell? It's not your time. To nie twój czas. Okej. Podnieś i teraz możemy... Okej, dobra. Mhm. Bardzo niepokojące. Dobra, przyłóżmy tutaj i uciekajmy. Run! Szybko! Latarkę odpalmy, wiejemy, wiejemy, wiejemy. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie mam uciekać? Cześć, Opila. Czemu ona stoi w miejscu? Gdzie mam uciekać? O! O, wow! Dobra, dobra, dobra. Wcale nie uproszczone, wcale nie uproszczone. Dobra, tędy. Teraz tędy. Nice! Jestem dobry w tym. Dobrze mi idzie, uciekam. Pyk! Lewo, prawo i lecimy! A właściwie to spadamy? Ucieczka! Tylko problem jest taki, że nie da się w tej grze skakać, więc na samym końcu chyba niestety tego nie przeżyjemy. I au, 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 au. Au, ja żyję, ja żyję. A nie mam pojęcia, gdzie jestem. O! Wenty! Dobra, dobra. To jest zupełnie inaczej niż w oryginalnej grze. Co jest grane? Dobra, uciekamy. O! Wentami! Okej, dobra, dobra, dobra. Teraz tędy. Będzie dobrze. O Jezu, znowu! Mnie to atakuje, co jest? Wiejemy, wiejemy. Czyś normalnie jak Poppy Playtime Chapter 1. Dobra, tędy, szybko, szybko. Siema Opila, gdzie ty jesteś? W ogóle nie ma cię tutaj. Nie ma Opili, gdzieś zniknęła. Dobra, ona coś... No oczywiście, próbuję mnie tutaj złapać, ale niestety jest za wolna. Jestem szybszy. Dobra, gdzie teraz? O Jezu, gubię się, dobra, w górę chyba. Czy ja przypadkiem się nie wracam teraz? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest dobra droga i to jest...
wyjście. Tak, jest strzałka do wyjścia i kolejna strzałka. Dronik? What the hell? Co jest? Wow! Została zmiażdżona przez niszczarkę, tak jak Chica. What the hell? Investigate the office. Czyli ja zrobiłem taką rundkę przez jakieś tutaj wentylacje i wróciłem na samą górę. Dobra, czyli teraz na spokojnie możemy pójść bodajże tutaj chyba. Tak, tak to wychodzi. A bo my tutaj, dobra, jesteśmy po tej drugiej stronie. Czyli udało nam się wrócić. Investigate the office. No dobra, sprawdźmy, co tu jeszcze skrywa to biuro. Chyba teraz zdobyłem lepszą kartę, więc w teorii mogę pójść tędy i jak nacisnę to... czy to będzie Jumbo Josh? Okej, jestem ciekaw, czy gdzieś tutaj będzie jakiś taktyczny Jumbo Josh, tylko pytanie jest następujące. Czy ja mam znaleźć tutaj kartę, czy może jakiś sekretny przycisk pod biurkiem? Give me that. Otwiera się? Co się otworzyło? Jest inaczej, jest sekretne przejście. Jest winda, dobra, nice, chodzimy. Uwaga, niebezpieczeństwo. Dobra, żebym nie wpadł pod podłogę. To by było najgorzej, dobra. Where is Jumbo Josh? Pokaż się, Jumbo Josh. Chcecie zobaczyć, where is Jumbo Josh? Come on. Okej, dobra, coś się doczytało. Będzie cutscenka? No way. Where are you, Jumbo Josh? Show me yourself. Show yourself, pokaż się. Jest! Albo nie ma? Nie ma Jumbo Josha? Czemu my zjeżdżamy na dół? To nie wygląda zbyt dobrze. To nie wygląda zbyt dobrze, ponieważ Jumbo Josha nigdzie tutaj nie ma, a my jesteśmy na dole i... Czy ja mogę się ruszyć? Czy mogę zrobić cokolwiek? Coś słyszę. Wow! Światła zgasły. Nic nie widzę. Co jest grane? Jumbo Josh, co ci się stało? What the hell? To było bardzo dziwne zakończenie gry, powiem wam szczerze. Niemniej jednak, powiem szczerze, że postarali się tutaj, jeżeli chodzi o tę gierkę i... Było całkiem mrocznie i ciekawie, tak jak zapowiadali. Ale teraz... Hello. Slow Celine jeszcze na koniec nam się odezwała. Czyli Chapter 2 coming soon. Teaser now on YouTube. Jestem ciekaw, czy faktycznie wypuszczam Chapter 2.